Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. W kolejnych miastach regionu pojawiają się nowi kandydaci, a także nieporozumienia. Tak jest na przykład w Zabrzu, gdzie poparcie lewicy dostała Agnieszka Rupniewska. To znaczy według jednych dostała, a według innych nie. Jak jest, sprawdzał Paweł Jędrusik. Agnieszka Rupniewska to tylko jedna z kandydatek na prezydenta Zabrza. W mediach społecznościowych pochwaliła się już poparciem lewicy. Po wielu rozmowach na temat programu, na temat tego, jak chcemy go realizować, co chcemy w mieście zmienić, doszliśmy do porozumienia i uważamy, że także lewicowe postulaty będą reprezentowane przez panią Agnieszkę Rupniewską. Władze wojewódzkie popierają, a miejskie nic o tym nie wiedzą. To znaczy słyszały, ale poparcia nie udzielały. Poparcie zostało udzielone bez świadomości władz miejskich. Dowiedzieliśmy się faktycznie z mediów społecznościowych kandydatki, że takiego poparcia udzielamy. Poparcie udzielił 18-letni działacz młodzieżówki, co jest dla nas sytuacją kuriozalną. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów społecznościowych. Władze wojewódzkie tłumaczą się, że to one negocjowały to poparcie, ale bez konsultacji z władzami miejskimi. Także pani Rupniewska się z nami nie spotkała. Czy w Mysłowicach będzie bez zmian? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że prezydent Dariusz Wójtowicz oficjalnie zapowiedział przed naszą kamerą swój start w wyborach. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią to, co zrobiliśmy w ostatnich 5 latach. A jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to mamy bardzo wielkie plany. Mamy już pozyskane środki zewnętrzne na przebudowę kubaturową, przebudowę ulic, kąpielisko słupna, budowę schroniska dla zwierząt. Na to środki już są. Wśród jego konkurentów będzie m.in. Dorota Konieczny-Simela, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Startuję dlatego, że nie podoba mi się sposób, w jaki prezydent Wójtowicz zarządza Mysłowicami. Dwukrotnie zwiększył nasze zadłużenie. Mamy najdroższą wodę w regionie, a mysłowiczanie po prostu przestają lubić to miasto. Dlatego też właściwie kiedy idę przez miasto i widzę na przykład rozkopany i dwukrotnie przedłużający się remont torowiska, rozkopane kompletnie miasto, to myślę sobie, że tak się nie zarządza 70-tysięcznym miastem. O kolejną kadencję walczyć będą także prezydenci innych dużych miast, wśród nich Piotr Kuczera. Chcę kontynuacji rozwoju miasta Rybnika, chcę współpracy z naszymi mieszkańcami, no i niech wygra demokracja, niech wygra najlepszy. Wiem jedno, że miasto Rybnik od 9 lat ma wyznaczone ambitne cele rozwojowe. Część została zrealizowana, część jest w trakcie. Zapraszam wszystkich mieszkańców do współpracy. O głosy mieszkańców Chorzowa powalczy Andrzej Kotala. Choć oficjalnie startu nie zadeklarował, to udało nam się ustalić, że będzie kandydował. Na razie jednak nie komentuje sprawy, choć poniekąd kampanię wyborczą rozpoczął od rozdawania pączków we wtorek. Już rozdaliśmy około 1000 pączków. Byliśmy w klubie seniora Pegas, byliśmy już w klubie seniora przy CIS-ie w Chorzowie II. Teraz odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wandy. Jedno można powiedzieć na pewno, przez najbliższe 2 miesiące samorządowcy będą nam słodzić aż nadto.